Vi wolle einen Psalm lesen. Przeczytamy Psalm. Psalm 139. Psalm 139. Przeczytamy cały psalm 139. Panie, zbadałeś mnie i znasz. Ty wiesz, kiedy siedzę i kiedy wstaję. Rozumiesz myśl moją z daleka. Ty wyznaczasz mi drogę i spoczynek. Wiesz dobrze o wszystkich ścieżkach moich. Jeszcze bowiem nie ma słowa na języku moim, a Ty, Panie, już znasz je całe. Ogarniasz mnie z tyłu i z przodu i kładziesz na mnie rękę swoją. Zbyt cudowna jest dla mnie ta wiedza, zbyt wzniosła, bym ją pojął. Dokąd ujdę przed duchem Twoim i dokąd przed obliczem Twoim ucieknę? Jeśli wstąpię do nieba, Ty tam jesteś. A jeśli przygotuję sobie posłanie w krainie umarłych, i tam jesteś. Gdybym wziął skrzydła rannej zorzy i chciał spocząć na krańcu morza, nawet tam prowadziłaby mnie ręka Twoja, dosięgłaby mnie prawica Twoja. A gdybym rzekł, niech ciemność mnie ukryje i nocą się stanie światło wokoło mnie. Ty i ciemność, to i ciemność nic nie ukryje przed Tobą, a noc jest jasna jak dzień. Ciemność jest dla Ciebie jak światło, bo Ty stworzyłeś nerki moje, ukształtowałeś mnie w łonie matki mojej. Wysławiam Cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś. Cudowne są dzieła Twoje i duszę moją znasz dokładnie. Żadna kość moja nie była ukryta przed Tobą, choć powstałem w ukryciu, utkany w głębiach ziemi. Oczy Twoje widziały czyny moje, w księdze Twej zapisane były wszystkie dni przyszłe, gdy jeszcze żadnego z nich nie było. Jak niezgłębione są dla mnie myśli Twe, Boże, jak wielka jest ich liczba. Gdybym je chciał zliczyć, byłoby ich więcej niż piasku. Gdybym skończył, jeszcze byłbym z Tobą. O, gdybyś zechciał, o Boże, zabić bezbożnika, niech odstąpią ode mnie mężowie krwi chciwi. Mówią o Tobie zdradliwie, nadużywają imienia Twego. Czy tych, którzy Cię nienawidzą, Panie, nie mam w nienawiści i nie brzydzę się tymi, którzy powstają przeciwko Tobie. Nienawidzę ich całą duszą, stali się wrogami moimi. Badaj mnie, Boże, i poznaj serce moje. Doświadcz mnie i poznaj myśli moje. I zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady, a prowadź mnie drogą odwieczną. Noch aus dem ersten Korintherbrief, Kapitel 8. I z pierwszego listu do Koryntian z 8 rozdziału. Erster Korinther 8, Vers 2 und 3. Drugi i trzeci wiersz. Pierwszy list do Koryntian, 8 rozdział, drugi i trzeci wiersz. Jeśli kto mniema, że coś poznał, jeszcze nie poznał, jak należało poznać. Lecz jeśli kto miłuje Boga, do tego przyznaje się Bóg. Und aus Johannes 21. I z Ewangelii Jana 21 rozdział. Vers 17.
17 wiersz. Ewangelia Jana, 21 rozdział, 17 wiersz. Rzeczę mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: miłujesz mnie. I odpowiedział mu: Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że Cię miłuję. Rzecze mu Jezus: paś owce moje. Wir glaubende der Zeit der Gnade haben ein großes Vorrecht. My wierzący tego okresu łaski mamy bardzo wielki przywilej, was die Glaubenden des Alten Testamentes noch nicht hatten. Którego nie posiadali wierzący Starego Testamentu. Wir kennen den Herrn Jesus und sein Erlösungswerk auf Golgatha. My znamy Pana Jezusa i Jego dzieło odkupienia dokonane na Golgocie. Wir wissen, dass für unsere Sünden gestorben ist. My wiemy, że On zmarł za nasze grzechy. Dass aus den Toten auferstanden ist. Że On z martwych powstał. Dass in den Himmel hinaufgetragen worden ist. I że został odniesiony do nieba. Und dass wiederkommt. I że On znowu powróci. Das alles kannten Glaubende des Alten Testamentes noch nicht. Tego wszystkiego wierzący Starego Testamentu nie znali. Und doch sind wir erstaunt, wenn wir die Berichte im Alten Testament lesen über sie. A jednak jesteśmy pełni podziwu, gdy czytamy opisy o nich w Starym Testamencie. Die einzelne Glaubende eine gute Kenntnis von Gott hatten. Jak widzimy tych poszczególnych wierzących, którzy mieli bardzo dobre poznanie Boga. So einer war David. Jednym z nich był Dawid. Er wird genannt der Mann nach dem Herzen Gottes. On został nazwany mężem według serca Bożego. Wäre das auch etwas für dich? Czy to byłoby też i określenie pasujące do ciebie? Dass der Herr zu dir als junge Schwester sagt, że Pan do ciebie jako do młodej siostry by powiedział: du bist die Frau nach meinem Herzen. Ty jesteś niewiastą według serca mego. Dir, junger Bruder, albo może ty, młody bracie, welch ein Zeugnis über David. Czy to by było też i pasujące do ciebie świadectwo takie jak o Dawidzie? Und hat inspiriert durch den Geist Gottes eine große Anzahl Psalmen geschrieben. I on inspirowany przez Ducha Bożego napisał wielką liczbę psalmów. Auch dieser wunderbare und interessante Psalm 139. Również i ten 139, cudowny psalm 139, przez niego jest napisany. Und dieser psalm zeigt uns, dass eine tiefe Kenntnis hatte von seinem Gott. I ten psalm też pokazuje, że on miał głębokie poznanie swojego Boga. Und es liegt mir am Herzen, ein wenig durch diese Verse mit euch zu gehen. I leżało mi to na sercu, aby razem z wami rozważyć wiersze tego psalmu. Und wenn wir das tun, müssen wir bedenken, dass die Psalmen Poesie sind. A gdy to będziemy czynili, zawsze musimy pamiętać, że te psalmy są poezją. Jedes Wort der Psalmen ist inspiriert durch den Geist Gottes. I każde słowo z tych psalmów jest inspirowanym Słowem Bożym. Aber sie sind so vorgestellt in Form von Poesie. A one wszystkie są tutaj zestawione w formie poezji. Das müssen wir bedenken, damit wir die einzelnen Verse richtig verstehen. Musimy zawsze o tym pamiętać, aby właściwie rozumieć poszczególne wiersze. Und zugleich mahnt das uns zur Vorsicht. A jednocześnie to jest napomnieniem, abyśmy byli ostrożni, dass wir in der Auslegung der einzelnen Verse
Vorsicht darüber sprechen. Abyśmy wykładając treść poszczególnych wierszy ostrożnie to czynili. Dieser wunderbare Psalm hat deutlich fünf Teile. Ten cudowny psalm można podzielić jasno na pięć części. Die ersten drei Teile sprechen, zeigen uns Gott. Pierwsze trzy części pokazują nam Boga. Der erste Teil ist Vers 1 bis Vers 6. Pierwsza część to wiersze od 1 do 6. Da erkennt David, dass Gott allwissend ist. W tych wierszach Dawid poznaje, że Bóg jest wszechwiedzący. Der zweite Teil ist Vers 7 bis 12. Druga część to wiersze od 7 do 12. Da erkennt David, dass Gott allgegenwärtig ist. Tutaj Dawid wyznaje, że Bóg jest wszechobecny. Und Vers 13 bis 18. A wiersze od 13 do 18. Erkennt David, dass Gott allmächtig ist. Dawid wyznaje, że Bóg jest wszechmocny. Die drei großen Eigenschaften Gottes werden von David erkannt. Te trzy wielkie cechy Boże zostały rozpoznane przez Dawida. Allwissend, wszechwiedzący, allgegenwärtig, wszechobecny, allmächtig i wszechmocny. Das ist unser Gott. Takim jest nasz Bóg. Viertens sehen wir in Vers 19 bis 22. Czwartą część oglądamy w wierszach od 19 do 22. Dass Gott den Sünder und die Sünde hasst. Że Bóg nienawidzi grzesznika i grzech. Und der fünfte Teil ist Vers 23 und 24. Piątą część stanowią wiersze 23 i 24. Wo wir eine Bitte Davids haben zu Gott. W których oglądamy prośbę skierowaną przez Dawida do Boga. Dass er ihn erforschen möge. Aby on go zbadał. Und mein Ziel heute Abend ist, i celem moim dzisiaj wieczorem jest, dass wir nach der Betrachtung dieses Psalmes auch diesen Wunsch im Herzen haben. Abyśmy po rozważeniu tego psalmu również i my mieli takie życzenie w swoich sercach. Dass wir sagen, erforsche mich, Gott. Abyśmy chcieli powiedzieć, zbadaj mnie, Boże. Dieser Psalm wird manchmal als Drohung vor die Glaubenden gelegt, vor die Menschen. Ten psalm jest czasami przedkładany jako groźba dla tych, którzy wierzą. Aber wir werden erkennen, dass David das nicht als Drohung auffasste. Ale my to poznamy, że Dawid nie ułożył tego psalmu jako groźbę, sondern dass er erkannte, dass dieser Gott gütig. Ale będziemy widzieli, że on to poznał, że Bóg jest dobrotliwy. Das kannten die Glaubenden des Alten Testamentes schon. To poznali już wierzący Starego Testamentu. Barmherzig und gnädig ist der Herr. Że miłosierny i łaskawy jest Pan. Langsam zum Zorn und groß an Güte. Powolny do gniewu i wielkiej dobroci. Ich hoffe, dass alle, die hier beisammen sind, den Herrn Jesus als ihren persönlichen Heiland haben. Mam nadzieję, że wszyscy, jak jesteśmy zgromadzeni na tej sali, posiadamy Pana Jezusa jako naszego osobistego Zbawiciela. Aber anerkennst du ihn auch als dein Herr? Ale jeżeli tak jest, czy ty go również uznajesz jako swojego Pana? Es gab einmal ein Mann, der sagte zum Herrn, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Był kiedyś taki człowiek, który powiedział do Pana, wiedziałem, że ty jesteś twardym mężem. Das war der, der nur ein Talent empfangen hatte. Był to ten człowiek z tej przypowieści, w której on otrzymał tylko jeden talent. Und indem er das sagte, i mówiąc o tym tak, macht er klar, dass er den Herrn nicht kannte. To on jasno pokazał, że on nie zna Pana. Aber wir möchten unseren Jungen hier etwas sagen. Ale my chcielibyśmy do wszystkich młodych na tej sali powiedzieć, die wir schon etwas länger den Weg des Glaubens gehen dürfen durch Gottes Gnade,
My starsi, którzy już dzięki Bożej łasce możemy już dłużej iść drogą wiary, und uns wünschen, unter die Herrschaft des Herrn Jesus zu stellen. I my, którzy sobie tego życzymy, aby poddawać się pod panowanie naszego Pana, wir sagen euch jungen, my mówimy do was wszystkich młodych, wir haben geschmeckt, dass der Herr gütig ist. My żeśmy tego skosztowali, doświadczyli, że Pan jest dobrotliwy. Er ist kein harter Mann. On nie jest twardym mężem. Nein, er ist gütig. Nie, on jest dobrotliwy. Und wir haben es erfahren. I my żeśmy tego doświadczyli. Und das ist das ganze Tenor, das ganze Thema dieses Psalmes. I taki jest właśnie temat tego całego psalmu. Er hat Gott vor sich. On ma tutaj za temat Boga. Und er weiß, dass er gütig ist. I on to doświadcza, on wie o tym, że Bóg jest dobrotliwy. Herr, du hast mich erforscht und erkannt. I on mówi tutaj, Panie, Ty zbadałeś mnie i znasz mnie. Das ist ernst. To jest poważne. Der Herr sieht jetzt vom Himmel in diesen Raum. Pan teraz spogląda z niebios do tego pomieszczenia. Er sieht nicht nur in uns, auf unsere Jacke, auf unser Kleid. On nie tylko, że spogląda na nasze odzienie, na naszą marynarkę czy na naszą suknię. Er sieht bis in die tiefsten Kammern unser Herz. Gdyż on sięga swoim wzrokiem do najgłębszych zakątków naszego serca. Und das ist ernst. I to jest bardzo poważne. Aber es ist auch tröstlich. Ale to również jest pocieszające. Wir werden manchmal von unseren Nächsten beurteilt, was für Beweggründe wir haben. Czasami przez naszych bliskich jesteśmy oceniani według tego, jak oni myślą, jakimi pobudkami się kierujemy. Und das Urteil unserer Nächsten kann manchmal ganz falsch und ungerecht sein. I osąd naszych bliźnich może być w stosunku do nas bardzo niesprawiedliwy i błędny. Dann ist es ein großer Trost zu wissen, i dlatego jest to dla nas wielką pociechą, że wiemy o tym, dass der Herr alles genau kennt. Że Pan wszystko dokładnie zna. Du kennst mein Sitzen und mein Aufstehen. Ty wiesz, kiedy siedzę i kiedy wstaję. In Vers 2 haben wir den Standpunkt vor uns, auf dem wir stehen. W wierszu drugim oglądamy te miejsce, w którym my stoimy. Jeder von uns hat einen Standpunkt im Glauben. Każdy z nas ma te miejsce, w którym on stoi we wierze. Und der Herr sieht genau, wo wir stehen. A Pan widzi dokładnie, w którym miejscu stoimy. Aber er sieht nicht nur unseren Standpunkt. Ale on nie tylko widzi miejsce, w którym stoimy. Er sieht auch die Wege, die wir gehen. On widzi również drogi, którymi idziemy. Das drückt er aus in Vers 3. A on to wyraża w wierszu trzecim. Du sichtest mein Wandel. Ty wiesz dobrze o wszystkich, o moim całym pielgrzymowaniu, o wszystkich ścieżkach moich. Auch das ist unserem Herrn bekannt. To również jest znane naszemu Panu. Wir können als Kinder den Eltern etwas vormachen. My jako dzieci możemy udawać coś przed naszymi rodzicami. Wege gehen, von denen Vater und Mutter nichts weiß. A obok tego chodzić drogami, o których ojciec albo matka nic nie wiedzą. Aber der Herr kennt deine Wege. Ale wiedz, że Pan zna twoje drogi. Du sichtest mein Wandel. Ty przejrzałeś moją pielgrzymkę. Und das dritte, was erkennt ist, denn das Wort ist noch nicht auf meiner Zunge, siehe Herr, du weißt es ganz. Następną rzeczą to jest wiersz czwarty. Jeszcze bowiem nie ma słowa na języku moim, a Ty, Panie, już znasz je całe. Jetzt kommt das Schwierigste unserer Rede. To jest najtrudniejsza rzecz na ziemi. Und es ist wichtig, das tief in unseren Herzen zu wissen. Jest to rzeczą bardzo ważną, abyśmy to w głębi naszego serca wiedzieli. Dass Gott jedes unserer Worte hört.
że Pan każde z naszych słów słyszy und kennt, bevor wir es ausgesprochen haben. A nawet zna te słowo, zanim my je wypowiemy. Einmal hat Miriam und Aaron gegen Mose geredet. Zdarzyło się, że kiedyś Miriam i Aaron mówili przeciwko Mojżeszowi. Und da lesen wir einen kurzen Satz. A potem czytamy bardzo krótkie zdanie. Der Herr hörte es. Ale usłyszał to Pan. Er kennt unsere Reden. On zna nasze mowy. Und er handelt mit uns oft in Vorsehung, das ist Vers 5. I on z nami postępuje bardzo często przewidując coś w stosunku do nas. O tym mówi wiersz 5. Hast du ihn gelesen? Von hinten und von vorn hast du mich eingehen. Tutaj czytamy, ogarniasz mnie z tyłu i z przodu. Das ist Führung in Vorsehung. To jest prowadzenie z taką ochroną, dass Gott unsere Wege lenkt zum Voraus, że Bóg naszymi drogami kieruje już z góry und er legt dadurch seine Hand auf uns. I przez to on kładzie swoją rękę na nas. Was ist das für eine Hand? Co to jest za ręka? Seine gütige Hand. To jest jego dobrotliwa ręka. Und wenn wir so 60 Jahre alt geworden sind, i gdy my już dochodzimy wieku 60 lat und zurückblicken, i spoglądamy wstecz, dann sagen wir, wie oft hat der Herr uns in Vorsehung bewahrt. To powiemy, jak często Pan nas w wielu sprawach zachował od czegoś. Seine gütige Hand auf uns gelegt. On położył na nas swoją dobrotliwą rękę, als wir vielleicht im Begriff waren, einen schlechten Weg zu gehen. I to w momencie, gdy my dopiero mieliśmy zamiar i pójść jakąś złą drogą. Oder in Gefahr waren, körperlich einen Unfall zu bekommen. Albo byliśmy w niebezpieczeństwie, że zdarzy się nam wypadek. Hat er in Vorsehung gesorgt. To on już wcześniej o to się starał. Und in Güte seine Hand auf uns gelegt. I w swojej dobrotliwości swoją rękę na nas położył. Und all diese Allwissenheit des Herrn über seine eigene Person. I wszelka ta wiedza naszego Pana o naszej osobie bringt ihn dann zu diesem Ausspruch in Vers 6. Doprowadziła również i Dawida do tego zawołania, jakie czytamy w wierszu 6. Kenntnis zu wunderbar für mich. Zbyt cudowna jest dla mnie ta wiedza. Zu hoch. Zbyt wzniosła. Ich vermag sie nicht zu erfassen. I abym ją pojął. Da liegen verschiedene Gedanken in diesem Ausspruch. Różnorodne myśli na pewno są zawarte w tej wypowiedzi. Er bewundert die wunderbare Führung des Herrn. On podziwia cudowne kierownictwo Pana. Aber er sagt auch, ich verstehe nicht alles. Ale również mówi, nie rozumiem wszystkiego. Sie sind zu hoch für mich. To jest zbyt wzniosłe dla mnie. Ja, seine Wege sind höher als unsere Wege. Tak, w innym miejscu czytamy, a drogi Jego są wyższe niż drogi nasze. Und seine Gedanken höher als unsere Gedanken. A Jego myśli są wyższe niż nasze myśli. Aber es wird ein Moment kommen, wo wir es ganz verstehen werden. Ale nastanie kiedyś taki moment, w którym my wszystko dokładnie zrozumiemy. Auf diesen Moment freue ich mich. I na tą chwilę cieszę się. Das ist dann, wenn das wahr wird, was wir im Lied gesungen haben. To stanie się wtedy, gdy urzeczywistni się to, o czym żeśmy w pieśni śpiewali. Wenn der Herr Jesus kommt zur Entrückung, gdy Pan Jezus przyjdzie, aby nas do siebie zabrać, dann werden wir vor den Richterstuhl des Christus gestellt. Wtedy będziemy postawieni przed tą sędziowską stolicą Chrystusową. Manche Gläubigen haben Angst vor diesem Moment. Niektórzy wierzący obawiają się tej chwili. Ich habe keine Angst.
Ale ja nie obawiam się. Aber ich will diesen Moment auch nicht verzucken. Ale również nie chciałbym przesłodzić tej chwili. Es ist ein feierlicher Moment. Gdyż będzie to odświętna chwila. Es ist ein Ort des Lichts. Będzie to działo się w miejscu światłości. Wo wir dann alles sehen mit den Augen des Herrn. Którym to wszystko zobaczymy, co wszystko zobaczymy oczami Pana. Und dann werden wir erkennen, wie oft wir eigenwillig gewesen sind. I wtedy poznamy, jak często byliśmy samowolni. Ich bin überzeugt, dass wir viel zu gut von uns denken. Ja jestem przekonany, że zbyt dobrze o samych sobie myślimy. Und viel zu oft denken, dass wir geistlich handeln. I zbyt często myślimy, że my tak duchowo postępujemy. Manchmal ist es nur ein bisschen menschliche Freundlichkeit. Bo czasami to jest z naszej strony tylko odrobinka takiej przyjazności ludzkiej. Ein bisschen gute Erziehung. Odrobinka dobrego wychowania. Und nicht wirklich gewirkt durch den Geist Gottes. Które te rzeczy nie są rzeczywiście wywołane przez Ducha Bożego. Vor dem Richterstuhl werden wir sehen. I przed tą sędziowską stolicą Chrystusową zobaczymy, wie oft wir gefehlt haben. Jak często żeśmy popełniali błędy. Dann werden wir das ganze Maß der Gnade sehen. I wtedy będziemy widzieli cały wymiar łaski Bożej, dass Gott uns doch nicht aufgegeben hat. Że Bóg jednak nie odrzucił nas, nie zrezygnował z nas. Dass er uns getragen hat auf seinen ewigen Armen. Że on nas niósł na swoich odwiecznych ramionach. Und dann werden wir seine Wege mit uns ganz verstehen. I wtedy będziemy w pełni rozumieli jego drogi, jakimi nas prowadził. Dann werden wir nicht mehr sagen, es ist zu hoch für mich, wie er mich geführt hat. I wtedy nie będziemy już mówili, zbyt wzniosła jest ta wiedza, w jaki sposób on mnie prowadzi. Dann werden wir es erfassen. Wtedy będziemy mogli wszystko pojąć. Und das wird ein tiefes Glück für unsere Seele sein. I wtedy to będzie głębokim szczęściem dla naszych dusz. Von Vers 7 bis Vers 12 sehen wir, dass Gott allgegenwärtig ist. Od 7 do 12 wiersza widzimy opisanego Boga, który jest wszechobecny. Auch dieser Abschnitt ist Poesie. Również i ten urywek jest poezją. Wohin soll ich gehen? Dokąd vor deinem Geist? Dokąd ujdę przed Duchem Twoim? Wohin fliehen? Vor deinem Angesicht. I dokąd przed obliczem Twoim ucieknę? Führe ich hinauf zum Himmel? Jeśli wstąpię do nieba? Mit anderen Worten, habe ich ein Hoch? Bin ich guter Laune? Innymi słowami, akurat jestem teraz w dobrym usposobieniu. Gott ist da. To Bóg jest też tam. Bete ich mich im Sheol, habe ich ein Tief. A jeśli przygotuję sobie posłanie w krainie umarłych, to znaczy, że jestem przygnębiony. Siehe, du bist da. To oto i ty tam jesteś. Wie schnell wechselt das bei uns. O, jakże szybko te nastroje zmieniają się u nas. Wir haben ein Hoch. My jesteśmy w dobrym nastroju. Wir führen fahren hinauf in den Himmel. Czujemy, jakby nas coś unosiło do nieba. Und der Herr teilt unsere Freude. I Pan dzieli razem z nami naszą radość. Er freut sich mit uns. On cieszy się razem z nami. Wir haben am Donnerstagabend gelesen in Psalm 122. W czwartek wieczorem żeśmy czytali wspólnie z Psalmu 122. Wie der Herr sich freut, wenn wir zum Haus Gottes gehen. Ja, i czytaliśmy o tym, jak Pan się z tego cieszy, gdy idziemy do domu Bożego. Ich hoffe, dass das für alle von euch eine große Freude ist. Ja mam nadzieję, że dla was wszystkich jest to też wielką radością. Morgen ist der Tag des Herrn. Gdyż jutro też jest Dzień Pański. Wir kommen zusammen, um seinen Tod zu verkündigen. I zgromadzimy się po to, aby Jego śmierć ogłaszać. Freuen wir uns darauf. I czy my z tego się cieszymy? Sagen wir zueinander, lasst uns zum Haus des Herrn gehen.
Czy mówimy jeden do drugiego, pójdźmy do domu Pańskiego? Wenn diese Freude in unseren Herzen ist, jeśli tego rodzaju radość jest w naszym sercu, dann freut sich der Herr mit uns. To też i Pan cieszy się razem z nami. Führe ich hinauf zum Himmel, du bist da. Jeśli wstąpię do nieba, ty tam jesteś. Aber wenn wir ein Tief haben, ale gdy mamy dołek, jak to się mówi, czyli przygnębieni jesteśmy, eine depressive Stimmung. I gdy mamy nastrój nacechowany depresją, dann ist er auch da. To i on w tym jest. Käme ich auf an einen unbekannten Ort, gdybym przyszedł na jakieś nieznane miejsce, fängt ein Lebensabschnitt an, den ich noch nicht kenne, gdyby rozpoczął się nowy odcinek mojego życia, którego dotychczas nie znałem, das wird hier in Poesie vorgestellt, to zostało tutaj zobrazowane w poezji, nehme ich Flügel der Morgenröte, gdybym wziął skrzydła rannej zorzy. Vor 16 Jahren bin ich das erste Mal an einen unbekannten Ort gefahren. Przed 16 laty pojechałem po raz pierwszy w życiu na nieznane miejsce. Das Land hieß Polen. Ten kraj nazywał się Polska. Ich war noch nie da. Nigdy w życiu wcześniej tam nie byłem. Das sind diese Flügel der Morgenröte, die ich genommen habe. To są właśnie te skrzydła rannej zorzy, które ja przyodziałem. In ein unbekanntes Land. Aby pojechać do nieznanego kraju. Zu Brüdern, die ich nicht kannte. Do braci, których nie znałem. Es ist nicht gerade am äußersten Ende der Erde. Wprawdzie ten kraj nie znajduje się na krańcach ziemi. Aber ich habe erfahren, was in Vers 10 steht. Ale ja doświadczyłem tego, co jest zapisane w wierszu 10. Auch dort würde deine Hand mich leiten und meine Rechte mich fassen. Nawet tam prowadziłaby mnie ręka Twoja i dosięgłaby mnie prawica Twoja. Vielleicht sitzt jemand hier, der beginnt eine neue Arbeitsstelle. Może tutaj w tej sali siedzi ktoś, kto rozpoczyna pracę w nowym miejscu. Oder neu ein Studium. Albo zaczyna studia. Oder neu eine Lehre. Albo zaczyna zaczyna praktykę zawodową. Vielleicht gibt es eine junge Familie. Może jest jakaś wśród nas młoda rodzina, deren ältestes Kind das erste Mal zur Schule geht, której najstarsze dziecko po raz pierwszy będzie szło do szkoły we wrześniu. Ich kann mich gut an diesen Tag erinnern. Gdyż ja sobie bardzo dobrze ten dzień przypominam. Schon viele Jahre her. To już jest wiele lat wstecz. Als unser ältestes Kind, gdy nasze najstarsze dziecko das erste Mal zur Schule ging. Po raz pierwszy poszło do szkoły. Behütet in einem christlichen Haus. Dotychczas wychowane i strzeżone w takim chrześcijańskim domu. Kaum Kontakt mit Ungläubigen auf einem Bauernhof. Wychowane w gospodarstwie rolnym i nie mające zbyt wiele kontaktów ze światem zewnętrznym. Und dann musste dieses kleine Mädchen das erste Mal zur Schule. I nagle musi ta mała dziewczynka po raz pierwszy udać się do szkoły. Ich stand mit meiner Frau an der Tür des Hauses. Ja stałem razem z moją żoną w drzwiach naszego domu. Wir haben diesem kleinen Mädchen nachgeschaut. I spoglądaliśmy za tą małą dziewczynką. Es war ein unbekanntes Land. To dla niej właśnie był ten nieznany kraj. Und wenn das so ist bei jemand hier, jeżeli taka sytuacja występuje u kogoś z was, dann gibt Gott dir diesen Trost, to wtedy Bóg daje ci tą pociechę. Auch dort wird meine Hand dich leiten, również i tam prowadziłaby mnie ręka Twoja. Und meine Rechte mich. A moja prawica uchwyciłaby mnie. U nas jest dosięgłaby. Powinno być uchwyciłaby mnie. In Vers 11 haben wir Finsternis. W wierszu 11 oglądamy ciemność. Es gibt Momente im Leben, wo dunkle Tage kommen. Są takie chwile w życiu, gdy następują ciemne dni. Manchmal kommen Prüfungen,
Schlag auf Schlag in unser Leben. Czasami doświadczenia jak uderzenia, jedno po drugim kraczają w nasze życie. Wo nur Finsternis uns umhüllt. I czujemy, jak tylko ciemność nas otacza. Wo wir keinen Ausweg mehr sehen. Gdy nie widzimy możliwości wyjścia z tej sytuacji. Kein Licht mehr da ist. Nie ma światłości. Nur Nacht. Tylko noc. Und da lesen wir, auch Finsternis würde vor dir nicht verfinstert und die Nacht würde leuchten wie der Tag. Wtedy też i czytamy, i nocą się stanie światło wokoło mnie, to i ciemność nic nie ukryje przed tobą. Wenn schwere Tage in dein Leben kommen, gdy te ciężkie dni w twoim życiu się pojawią, und du keinen Ausweg mehr siehst, i ty nie widzisz już drogi wyjścia, Gott hat einen Ausweg. To wiedz o tym, że Bóg ma wyjście. Das ist, was Paulus schreibt in einem seiner Briefe. To jest to, co Paweł pisze w jednym ze swoich listów. Keinen Ausweg sehen. Nie widząc wyjścia, aber nicht ohne Ausweg. Nie byliśmy pozostawieni bez wyjścia. Die Finsternis wäre wie das Licht. A wtedy ciemność jest dla ciebie jak światło. Es ist eine tiefe Erfahrung im Leben des Glaubenden. To jest głębokie doświadczenie w życiu wierzącego. Wenn wir in tiefster Finsternis stehen, gdy my stoimy w najgłębszej ciemności und menschlich keinen Ausweg mehr sehen, i po ludzku patrząc nie mamy możliwości wyjścia z tej sytuacji, und dann dieses göttliche Licht uns den Weg zeigt. A wtedy nam te boskie światło pokazuje nam drogę wyjścia. In Vers 13 bis 18 sehen wir, dass Gott allmächtig ist. W wierszach od 13 do 18 oglądamy, że Bóg jest wszechmocny. Und David verbindet das mit seiner Geburt. A Dawid łączy to z momentem swojego narodzenia. Und erkennt, dass Gott ihn gewoben hat. I on to poznaje, że Bóg go utkał albo ukształtował. Im Leibe seiner Mutter. W łonie matki jego. Es war Gottes Wille, dass David so ein Mensch war, wie er war. To było wolą Bożą, aby Dawid był takim człowiekiem, jakim on był. Das ist eine wichtige Erkenntnis im Leben des Menschen. To jest bardzo ważne poznanie, ważna wiedza w życiu każdego człowieka. Es gibt Unterschiede unter den Menschen. Gdyż są różnice pomiędzy ludźmi. Gott hat unterschiedlich gewoben. Bóg różnorodnie ludzi ukształtował. Es gibt schnelle Menschen. Są ludzie szybcy. Es gibt langsame Menschen. Są ludzie powolni. Es gibt schweigsame Menschen. Są ludzie milczący. Es gibt weniger schweigsame Menschen. Są ludzie mniej milczący. Und wir haben oft Mühe mit uns selbst. I jakże często mamy wielki trud, aby znosić samych siebie. Wir möchten anders sein. Chcielibyśmy tak bardzo być innymi. Ich habe in meiner Jugend immer schnell geredet. Ja w mojej młodości zawsze szybko mówiłem. Und ich war so beeindruckt. Ich rede immer noch schnell manchmal. I byłem pod wrażeniem tego, no czasami jeszcze teraz szybko mówię. Aber ich war immer so beeindruckt von Menschen, die so schweigen. I zawsze byłem pod wrażeniem ludzi, którzy potrafili milczeć. War oft unglücklich, dass ich nicht ein großer Schweiger war. I często byłem nieszczęśliwy z tego powodu, że nie jestem wielkim milczkiem. Bis ich erkannte, dass Gott mich genauso gewoben hat, wie ich eben bin. Aż do chwili, w której poznałem, że Bóg dokładnie tak mnie ukształtował, abym był takim, jakim jestem. Ich spreche jetzt nicht von sündigen Taten und Worten. Ja teraz nie mówię o grzesznych czynach i słowach, sondern ich spreche von der Art des Menschen.
Ale mówię o różnych rodzajach ludzi. Und das erkennt David in Vers 14. I to poznał Dawid w wierszu 14. Und er preist Gott dafür, wie er gemacht worden ist. I on zaczął Boga wysławiać za to, że za to, w jaki sposób on został uczyniony. Gerade so, wie er eben ist. Że został uczyniony dokładnie takim, jakim jest rzeczywiście. Das ist wichtig, dass wir das erfassen in Bezug auf uns selbst. To jest bardzo ważne, abyśmy to pojęli, jeśli chodzi o nas samych. Das ist auch wichtig, dass wir es erfassen in Bezug auf unseren Ehepartner, wenn wir verheiratet sind. I to jest bardzo ważne, abyśmy to pojęli, jeśli chodzi o naszego partnera małżeńskiego. Ich habe oft gesagt, wenn eine Ehefrau aufhört zu versuchen, ihren Ehemann zu verändern, dann zieht der Friede ein in ein Haus. Ja już to często powtarzałem. Jeżeli małżonka przestanie w końcu próbować zmieniać swojego męża, wtedy dopiero pokój wkracza do ich domu. Ich hätte es jetzt natürlich auch umdrehen können. Ich hätte es jetzt auch umdrehen können. Ja naturalnie mógłbym też i tą moją wypowiedź odwrócić. Aber ich bin eben ein Mann, darum habe ich es so gesagt. Ale ponieważ jestem mężczyzną, to właśnie dlatego tak powiedziałem. Lasst uns unsere Familienglieder auch so nehmen, wie sie sind in ihrer Art. I dlatego chcielibyśmy przyjmować członków naszej własnej rodziny dokładnie takimi, jakimi oni są. Denn Gott hat sie genauso gewoben. Gdyż Bóg dokładnie ich tak ukształtował. Ich preise dich dafür, dass ich auf eine, Vers 14, eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht. I w wierszu 14 czytamy: wysławiam cię za to, że cudownie mnie ukształtowałeś. Wunderbar sind deine Werke. Cudowne są dzieła twoje. Und er denkt in Vers 15, dass er im Mutterleib gewirkt worden ist. W wierszu 15 myśli o tym, jak on w łonie matki został ukształtowany. Und er erkennt in Vers 16, dass er aus dem Nichts entstanden ist. I on to poznaje w wierszu 16, że on z niczego powstał. Das ist der große Unterschied zu unserem Herrn. Taka jest wielka różnica w stosunku do naszego Pana. Wir sind aus dem Nichts geschaffen worden. Gdyż my z niczego zostaliśmy stworzeni. Aber nicht so unser Herr Jesus, als er geboren wurde. Ale nie tak było z naszym Panem Jezusem, gdy on się narodził. Johannes sagt viele Male in seinen Schriften. Jan w swoich pismach wielokrotnie to powtarza, dass der Herr Jesus gekommen ist. Że Pan Jezus przyszedł. Er war vorher schon existent. On już wcześniej egzystował. Als Gott der Sohn in den Ewigkeiten vor der Zeit. Jako Bóg Syn od wieczności. Und als er geboren wurde, ist er im Fleisch gekommen. A gdy narodził się, to on przyszedł w ciele. Aber bei uns ist keiner von uns gekommen. Ale wśród nas nie ma nikogo takiego, który by przyszedł. Nein, als nicht einer von ihnen war. Nicht ein Keim von mir existierte, bis ich gewoben worden bin und dann geboren. Ani jedna komórka ze mnie nie istniała, zanim nie zostałem ukształtowany i nie narodziłem się. Und diese Erkenntnis bringt ihn wieder zu einem Lob. I poznanie tego znowu doprowadziło go do wypowiedzenia chwały. Wie kostbar sind mir deine Gedanken. Aby powiedzieć w wierszu 17, jak kosztowne są dla mnie myśli twoje, u nas jest niezgłębione. Wie gewaltig ihre Summe. I jak ogromna jest ich liczba albo suma. Und dann kommt dieser wichtige Vers 18. A teraz przechodzimy do ważnego 18 wiersza. Ich erwache und bin noch bei dir.
gdybym obudził się u nas i skończył, to jeszcze dalej byłbym z tobą. Das ist das Erlebnis, das wir jeden Morgen haben, wenn wir vom Schlaf erwachen. To jest przeżycie, które każdego poranku na nowo możemy doświadczać, gdy się ze snu budzimy. Dass wir erwachen und wissen, wir sind beim Herrn. Gdy my budzimy się i wiemy, że jesteśmy u Pana. Wenn wir morgen in den Tag gehen, dürfen wir mit dem Herrn in den Tag gehen. Bo gdy rano wchodzimy w dzień, to możemy to wiedzieć, że wchodzimy w ten dzień razem z Panem. A wir dürfen es anwenden, wir Christen. Ale my, chrześcijanie, możemy również i te słowa zastosować. Auf den Moment, wo wir heimgehen. Na ten moment, w którym my zaśniemy, gdy my zaśniemy w Panu, in diesem Moment erwachen wir, was die Seele und den Geist anbetrifft beim Herrn. W tym momencie obudzimy się, co dotyczy naszej duszy i ducha u Pana. Ich habe Lust abzuscheiden, um bei Christus zu sein. A Paweł powiedział, że pragnę, aby rozstać się z życiem i być z Chrystusem. Und wenn der Herr Jesus kommt zur Entrückung, ale gdy Pan Jezus przyjdzie, aby nas pochwycić, zabrać do siebie, dann werden wir nach Geist, Seele und Leib beim Herrn sein. Wtedy i w duchu, i w ciele, i w duszy będziemy z Panem. Und wir werden ihn sehen, wie er ist. I będziemy go widzieli takim, jakim on jest. Ich erwache und bin noch bei dir. Ja obudzę się, a jeszcze byłbym z tobą. Welche Tiefe liegt in diesem Satz? Jakaż głębia jest zawarta w tym wierszu 18. Dann erkennt David, dass Gott den Gottlosen hasst und die Sünde hasst. A następnie zauważamy, widzimy to, że Dawid poznaje, że Bóg nienawidzi grzesznika i grzechu. Und er hat mit Gott Gemeinschaft über diese Tatsache. I on jest w społeczności, w jednoczności z Bogiem w tej sprawie. Und das ist auch wichtig für uns. I to też jest ważne dla nas. Wir haben in Vers 15, Vers 19 den Mörder vor uns. Tutaj w wierszu 19 oglądamy morderców. In Vers 20 den Lügner. W wierszu 20 oglądamy kłamców. Und in Vers 21 den Rebellen. A w wierszu 21 buntowników. Und David hat Gemeinschaft mit Gott über seine Gedanken über die Sünde. Dawid był w społeczności z Bogiem i jednomyślności co do tych myśli Boga w stosunku do grzeszników. Und das ist auch so wichtig für uns. I to też jest bardzo ważne dla nas. Es gibt ein wichtiges Beispiel, das wir finden in 1. Mose 18. Jest bardzo ważny urywek, który znajdujemy zapisany w 1. Księdze Mojżeszowej, 18 rozdział. Liebe dieses Kapitel. Ja bardzo miłuję ten rozdział. Da kommen drei Männer zu Besuch zu Abraham. Tam czytamy o tym, że trzej mężowie przychodzą w odwiedziny do Abrahama. Abraham sitzt unter der Terebinte. Abraham siedzi pod drzewami Terebintu. Und er sieht diese drei Männer kommen. On widzi, jak tych trzech mężów do niego przychodzi. Und er erkennt, dass einer der Herr ist. I rozpoznaje, że wśród nich jednym z nich jest Pan. Dann beginnt dieser hundertjährige Mann zu rennen. I wtedy ten stuletni mężczyzna wyskakuje i zaczyna biegać. Wir haben heute Nachmittag gehört von Lauheit und Eifer. Dzisiaj po południu żeśmy słyszeli o letniości i o gorliwości. Abraham hatte nicht den Geist von Laodicea. Abraham nie miał ducha Laodycei. Nein, er hatte Eifer für den Herrn. Nie, on był gorliwy dla Pana. Und dann treibt er seinen Haushalt an. I on od razu popędził swoje całe, całą rodzinę, całe domostwo. Er sagt zu seiner Frau, nimm schnell drei Maß Mehl und backe Kuchen.
Powiedział do swojej żony: weź szybko trzy miary mąki i upiecz ciasto. Dann treibt er seinen Knaben an. I pognał swojego sługę, dass er ein Kalb zubereitet, aby szybko przygotował cielątko. Wir wundern uns, wie Abraham sitzen konnte. I możemy teraz się dziwić, jak Abraham mógł teraz zasiąść. Wir staunen aber, wie eifrig er wurde, wenn es den Herrn ging. Nie, przepraszam. Podziwiamy Abrahama w tym, jak on siedział spokojnie, i podziwiamy w tym, jak on szybko wstał, aby zacząć działać. Und dann richten die Männer ihre Augen nach Sodom. A następnie mężowie ci skierowali swoje oczy w kierunku Sodomy. Und der Herr sagt, ich habe gehört von den Sünden. I Pan powiedział: słyszałem o grzechach jej. Und ich will hingehen und sehen, ob es so ist. A chcę iść i przekonać się, czy tak rzeczywiście jest. Und jetzt begleitet ihn Abraham. I teraz towarzyszy mu w tym Abraham. Er hat Gemeinschaft mit Gott auch über seine Gedanken, über das Böse. On jest w społeczności z Bogiem, jeśli chodzi o jego myśli w stosunku do złego. Das ist die Erkenntnis Davids über seinen Gott. Takie jest poznanie Dawida o jego Bogu. Und weil er seine Güte kennengelernt hat, i ponieważ on poznał jego dobrotliwość, als der Allwissende, jako tego, który jest wszechwiedzący, als der Allgegenwärtige, jako tego, który jest wszechobecny, und als der Allmächtige, jako tego, który jest wszechmocny, sagt er jetzt, erforsche mich. On mówi teraz: Boże, zbadaj mnie. Ich wünsche sehr, dass das auch unser aller Wunsch ist. Bardzo bym sobie tego życzył, aby każdy z nas miał tego rodzaju życzenie. Die wir erkannt haben, dass der Herr gütig ist. My wszyscy, którzy żeśmy poznali, jak dobry jest Pan. Dass wir zu ihm sagen, erforsche mich. Abyśmy my wszyscy powiedzieli do niego: zbadaj mnie. Und dann wünscht er, dass er in drei Bereichen seines Lebens erforscht wird. I on życzy sobie tego, aby był przez Pana w trzech zakresach jego życia zbadany. Erforsche mein Herz. Zbadaj moje serce. Das sind die Gedanken. Tu chodzi o jego. Das sind die Empfindungen. Pardon. Tu chodzi o jego uczucia. Erforsche meine Gedanken. Poznaj myśli moje. Das sind die Überlegungen. Tu chodzi o to, nad czym on się zastanawia. Und erforsche meinen Weg. I zbadaj moją drogę. Das ist der Wandel. Tu chodzi o to, jak on pielgrzymuje. David möchte, dass Gott seine Empfindungen erforscht. Dawid chce, aby Bóg jego uczucia albo odczucia zbadał. Er möchte sie stellen unter den Gehorsam des Christus. On chciałby je poddać pod posłuszeństwo Chrystusowe. Er möchte auch jeden Gedanken gefangen nehmen unter den Gehorsam des Christus. On chciałby również, aby każda jego myśl była podporządkowana pod posłuszeństwo Chrystusowe. Und er möchte auch nicht einen Weg des Schmerzes, der Mühsal gehen. I on również nie chciałby iść drogą bólu albo znoju, a u nas jest drogą zagłady. Er bittet den Herrn, on prosi Pana: leite mich auf ewigen Weg. A prowadź mnie drogą odwieczną. Auf einem Weg, der in Übereinstimmung ist mit den Gedanken des Herrn. Drogą, która jest zgodna z myślami Pańskimi. To jest ein wichtiger Wunsch für den Glauben. To jest bardzo ważne życzenie dla każdego wierzącego. Dass unser Leben praktisch in Übereinstimmung ist mit den Gedanken des Herrn. Aby nasze życie w praktyce było w jednomyślności z myślami Pana. Dann werden wir erfahren, dass der Herr seine Gegenwart in unserem Leben fühlbar macht. Wtedy będziemy tego doświadczali, że Pan w naszym życiu swoją obecność w odczuwalny sposób nam pokaże. Wir gehen zum Schluss
zu 1. Korinther 8. I na zakończenie przejdźmy do pierwszego listu do Koryntian, do 8. rozdziału. Da haben wir gelesen in Vers 2 und 3. Tam czytaliśmy w wierszu 2 i 3. Wenn jemand meint, etwas erkannt zu haben, so hat noch nicht erkannt, wie man erkennen soll. Wenn aber jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt. Jeśli kto mniema, że coś poznał, jeszcze nie poznał, jak należało poznać? Lecz jeśli kto miłuje Boga, do tego przyznaje się Bóg. Ich hoffe, dass ihr alle Gott liebt. Mam nadzieję, że wszyscy, jak w tej sali jesteśmy, miłujemy Boga. A wir müssen das beweisen durch Gehorsam. Ale musimy to udowodnić przez posłuszeństwo. Und dann kommt das tiefe Bewusstsein, dass Gott uns erkennt. I dopiero wtedy nastanie w nas ta głęboka świadomość tego, że Bóg przyznaje się do nas. Und das ist es, was Petrus tut in Johannes 21. To również jest to, co Piotr czyni, gdy czytaliśmy z Ewangelii Jana 21 rozdziału. Der Herr fragt ihn das dritte Mal, liebst du mich? Tam Pan po raz trzeci się zapytał, Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie? Wir sagen immer, der Herr Jesus macht uns glücklich. My zawsze mówimy, Pan Jezus mnie tak uszczęśliwia. A manchmal macht uns auch traurig. Ale czasami Pan Jezus nas zasmuca. Als das dritte Mal fragte, hast du mich lieb? Bo gdy Piotra zapytał po raz trzeci, miłujesz mnie? To wurde Petrus traurig. Piotr się zasmucił. Und dann wirft sich auf den Herrn. I wtedy on całkowicie rzucił się na Pana. Und öffnet bewusst sein inneres, sein Herz. I on świadomie otwiera całe wnętrze swojego serca. Und sagt, du erkennst alles. I mówi, ty wiesz wszystko. Deine Augen gehen durch alle Kammern meines Herzens. Jego oczy przechodzą przez wszystkie zakamarki mojego serca. Und sie sehen viel Schmutz und Unrat. I widzą wiele brudu i nieczystości. Aber wenn sie vorstoßen auf meinen Herzensgrund, ale gdy jego oczy dosięgną dna mojego serca, dann siehst du doch, dass ich dich lieb habe. To jednak stwierdzą, że ja ciebie miłuję. Erforsche mich, Gott. Zbadaj mnie, Boże. Welch ein wichtiges Gebet in unserem Leben. Jakże to jest bardzo ważna modlitwa, jaką powinniśmy zanosić w naszym życiu.